Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku serii Krok po Kroku. Dzisiejszy temat filmu to połączenia klejone, równoległe, wzdłużne, wieloczopowe. Nawiążę bezpośrednio do poprzedniej realizacji o drzwiach dwuskrzydłowych. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać klejonkę na płyciny do tych drzwi właśnie przy użyciu frezu do połączeń klejonych. Będzie tutaj wszystko wykonywane oczywiście na frezarce dolnowrzecionowej. Postaram się wyjaśnić Wam wszystkie wątpliwości, w jaki sposób poustawiać wszystko na maszynie, tak żeby wszystkie elementy do siebie pasowały. Troszkę też powiem o tych frezach. Mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy. Zapraszam Was do obejrzenia. Na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem pracy, chcę Wam powiedzieć parę bardzo ważnych rzeczy odnośnie samych frezów do połączeń klejonych. Są głowice, tak jak ta, które są, że tak powiem, dedykowane do połączeń klejonych. Tutaj frez, nóż posiada jeden wczep i do tej głowicy nie damy rady zamontować noża, powiedzmy, z dwoma wczepami czy z czterema. Tutaj możemy działać tylko i wyłącznie i wykonywać tylko i wyłącznie prace, do których będzie potrzebny właśnie jeden wczep i jedno gniazdo. Są również głowice uniwersalne, do których możemy zamontować noże takie, jak są nam potrzebne. Ja mam założony nóż z dwoma wczepami, posiadam również nóż z czterema wczepami. Będąc przy temacie wczepów, oczywiście należy powiedzieć, że są różne ilości wczepów na nożach, są różne kształty i różne długości. Nie wszystkie wczepy nadają się do wszystkich prac. Podejmując decyzję, że będziemy wykonywali połączenie przy użyciu frezu do połączeń klejonych, musimy się zastanowić, czy do odpowiedniej pracy mamy dobrane odpowiednie parametry noża, czyli ilość wczepów, kształt i długość. Temat dzisiejszego filmu, połączenie klejone, równoległe, wzdłużne, mówi nam, że połączenie, które będziemy wykonywali, będzie wykonywane wzdłuż włókien po długości materiału. Do takiego połączenia uważam, że najlepszym kształtem wczepu jest wczep trapezowy bądź wczep o kształtach zaokrąglonych. Ilość wczepów w takich połączeniach, no to już zależy od tego, jak mocno chcemy mieć to połączenie i jaką grubość mamy materiału. Są noże, które mają ostre krawędzi i ostre kąty. Ja do klejonek takich noży nie używam ze względu na to, że podczas klejenia w prasie i ściskania materiału ten materiał może przez te właśnie ostre krawędzi wchodzić jeden w drugi, pękać i rozrywać po prostu materiał. Także nie proponowałbym używać do klejonek. Aczkolwiek mogą się takie noże też do pewnych rzeczy przydawać, także to nie jest powiedziane, że w ogóle takich noży nie używamy, powiedzmy, do robienia takich i takich prac. Jest również połączenie klejone, równoległe, czołowe, które służy nam do tego, aby połączyć dwa elementy ze sobą na długość. Tego tematu nie będę dzisiaj omawiał, powiem tylko pokrótce, że są to na przykład frezy z mikrowczepami. Te frezy, różnica pomiędzy tymi, co mówię, czyli na przykład wczepami trapezowymi, jest taka, że tamte są zdecydowanie dłuższe, są gęstsze, jest ich zdecydowanie więcej. Poprzez to materiał klejony ma, praktycznie rzecz biorąc, bardzo porównywalną wytrzymałość jak lite drewno w tym miejscu właśnie klejonym. Wracając do tematu połączeń klejonych wieloczopowych, oczywiście są wady i zalety używania takich frezów. Niewątpliwie zaletą bardzo dużą jest to, że dzięki wczepom i dzięki gniazdom w tym momencie zwiększamy znacząco powierzchnię klejoną.
Drugą zaletą jest to, że dzięki właśnie tym wczepom i gniazdom mamy materiał pozycjonowany, tak? I przy dobrym ustawieniu na frezarce dolnowrzecionowej wysokości frezowania materiał będzie idealnie zlicowany i nie będzie wymagał żadnych poprawek. Natomiast wadą tego typu połączeń jest to, że na całej szerokości materiału po obu stronach musimy stracić parę milimetrów materiału po to, żeby wyfrezować wczepy i gniazda do połączenia jednej deski z drugą. To by było tyle, jeśli chodzi o zapoznanie się wstępne z frezami do połączeń klejonych. Przechodzimy do praktyki, przenoszę się na wyrówniarkę i tam już w praktyce zaczynamy działać z materiałem. Jak pamiętacie film o klejonce drewnianej wzmacnianej kołkami, do tej pory robiłem klejonki szerokości około 40 cm, przepuszczałem przez grubościówkę i nadawałem odpowiednią grubość. Teraz stwierdziłem, że zmienię trochę sposób wykonywania ze względu na to, że już troszkę popracowałem tymi frezami do połączeń klejonych. Nie będę się bawił w 40 cm, tylko od razu przechodzę do szerokości takiej, jakiej potrzebuję. Deski obrobione na odpowiednią szerokość, przepuszczone właśnie przez te frezy, słuchajcie, wszystko idealnie się licuje i nie ma żadnego uskoku. Jeśli jest, to jest dosłownie minimalny, gdzie pod szlifierką momentalnie zaraz znika i wszystko jest równiutkie. Deski mam już obrobione na pile formatowej i na wyrówniarce, ze względu na to, że początek deski i koniec deski mam praktycznie rzecz biorąc tej samej szerokości. Gdyby tak nie było, gdyby tutaj był jakiś duży, powiedzmy, duża różnica, no to pewnie bym przepuszczał przez grubościówkę, ale w tym momencie na wyrówniarce obrobię trzy powierzchnie. Szeroką jedną i te dwie powierzchnie wąskie, które będą obrabiane później na frezarce i będą klejone. Dopiero później przepuszczam na grubościówce wszystkie deski na tą samą, odpowiednią już grubość i przechodzimy na frezarkę. Możecie zadać pytanie, po co obrabiać te wąskie powierzchnie, skoro na frezarce i tak frez zbierze tego troszkę materiału. Jeśli tego nie obrobimy, a tutaj będzie delikatny łuk, no to słuchajcie, ten frez, który będzie nam tutaj robił te czopy i gniazda, po prostu porobi nie na taką głębokość jak trzeba i po złożeniu jednej deski z drugą będziemy mieli szczeliny. Więc koniecznym jest, żeby te wszystkie krawędzie, a głównie właściwie te wąskie krawędzie, które wąskie powierzchnie, które będą klejone, muszą być obrobione na wyrówniarce na równo. Jeśli będą równe, będziemy mieli pewność, że nie powstanie nam żadna szczelina i wszystko będzie do siebie pasowało. Także działamy na wyrówniarce na razie.
jak w każdej klejonce, w tym wypadku również przed frezowaniem, musimy zaznaczyć sobie i ułożyć deski w odpowiedni sposób kolorystycznie, rysunkiem drewna i oczywiście usłojeniem. Ja sobie zaznaczam jeszcze od razu strony, które będą frezowane jako pierwsze, strony, które będą frezowane jako drugie. Oczywiście jeśli ktoś robi to w sposób no już przemysłowy, to podejrzewam, że ma po prostu poukładane bez zaznaczania i jedną za drugą jedzie, to już więcej praktyki w tym temacie. Ja sobie zaznaczam, nie kosztuje mnie to dużo czasu i przez to po prostu nie zrobię jakiegoś błędu. Także bierzemy się w tym momencie za zaznaczanie i przechodzimy dalej do pracy. Deski mam już przygotowane do frezowania, teraz muszę ustawić frez na odpowiednią wysokość i na odpowiednią głębokość frezowania. Pomaga mi w tym taka cienka drewniana listewka. Na nożu muszę znaleźć najbardziej wsunięty punkt w stronę wrzeciona. Przykładam tą listewkę właśnie w ten punkt. Przekręcając frez sprawdzam, jaka różnica jest, ile mi ta listewka odstaje, tyle będę miał, taką będę miał głębokość frezowania. Jeśli jest za mało, to tak jak wspomniałem wcześniej, może się okazać, tutaj mam już wyfrezowane właśnie na tym frezie deski, jeśli będzie za mało ustawione, zrobi nam się po środku szczelina. Jeśli będzie za dużo, to po prostu tego materiału więcej frez nam zbierze i nie będzie problemu. Uważam, że lepiej ustawić dosłownie naprawdę milimetr więcej czy pół milimetra więcej i mieć pewność, że później nie powstaną nam żadne szczeliny między deskami. Jeśli chodzi o ustawienie wysokości frezowania, te wszystkie profile, które powstaną podczas frezowania, powinny znajdować się na mniej więcej na środku całej szerokości. Kolejna ważna rzecz to jest sam moment frezowania. Materiał, który przesuwamy wzdłuż prawej przykładnicy, dochodzi do frezu, który jest ustawiony na zbiór 1 mm. W momencie, kiedy przechodzimy dalej do drugiej przykładnicy, brakuje nam tego milimetra, robi się szczelina między przykładnicą a materiałem. Dlatego tą przykładnicę musimy przysunąć do przodu o ten 1 mm, żeby nie było uskoku żadnego. Po co to jest potrzebne? W momencie, kiedy używamy posuwu, posuw jest ustawiony w ten sposób, żeby dociskać nam materiał do obu przykładnic. W momencie, kiedy będzie tutaj szczelina pomiędzy materiałem a tą przykładnicą, posuw nam to dociśnie i tutaj się okaże, że będziemy mieli o jeszcze 1 mm wybierany materiał. Dlatego trzeba o tym pamiętać, żeby od razu sprawdzić i ustawić o 1 mm powiedzmy więcej, tak jak jest w tym momencie ustawione tutaj. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest frezowanie lewej strony i prawej strony. Ja mam zaznaczoną jedynkę i dwójkę, to jest moje pierwsze frezowanie, to jest moje drugie frezowanie. Jak widzicie, wczepy po lewej i po prawej stronie są na różnej wysokości. Wczep z lewej strony będzie pasował do gniazda z prawej. I tak na odwrót. Słuchajcie, są dwa sposoby frezowania właśnie lewej i prawej strony. Pierwszy sposób jest taki, że w tym momencie mamy ustawione jedynka, pierwsze frezowanie, jest wyfrezowana jedynka, tak? Przekręcam materiał na plecy, podnoszę frez troszkę do góry i mam drugie frezowanie. To jest o tyle problematyczne, że jeśli nie mamy elektrycznego, precyzyjnego podnoszenia wrzeciona, tak jak w tej frezarce, no to wszystko musimy, słuchajcie, sprawdzać na desce, tak? Musimy frezować, przykładać do naszego pierwszego przefrezowania i sprawdzać, czy deski są zlicowane. Jeśli tak, no to super i jedziemy dalej. Jeśli nie, no to znowu musimy albo podnosić, albo obniżać.
tak, żeby to wszystko było ładnie znicowane, bo naprawdę świetnie to, świetny później efekt jest tego. Drugi sposób, słuchajcie, jest taki, że na wszystkich deskach, które mam frezować, zaznaczam sobie, tak jak widzieliście zresztą, zaznaczam sobie, że to jest moja wierzchnia, część powiedzmy blatu. Zaznaczam sobie jedynka, dwójka, jedynka, dwójka, jedynka, dwójka i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie biorę się za frezowanie jedynki. Frezuję jedynkę. Jedna deska, druga deska, trzecia, czwarta, piąta i tak dalej. Następnie, żeby frezować dwójkę, ta frezarka ma obroty lewe i prawe. Zmieniam, odkręcam frez, przekręcam go na drugą stronę, zakładam, zakręcam i dalej, słuchajcie, trzymam się mojej górnej krawędzi, czyli wierzchniej strony i przepuszczam z drugiej strony, czyli oczywiście zmieniając obroty, przepuszczam od lewej do prawej. Ja Wam pokażę z tej strony. Jest idealnie. To jest idealny, słuchajcie, nic tu nie muszę ustawiać, nie muszę ustawiać do góry, na dół, nie muszę zmieniać w ogóle wysokości wrzeciona. Wystarczy przełożyć na drugą stronę, zmienić obroty i mało tego, dalej trzymam się tej samej powierzchni, czyli wiem na 100%, że po złączeniu będę miał idealnie znicowane. I to jest, słuchajcie, drugi sposób i tym drugim sposobem zobaczycie, jak wykonam właśnie to łączenie klejone. Oczywiście na frezarce pracuję z posuwem z dwóch powodów. Po pierwsze, przez przypadek nie włożę palców tam, gdzie nie trzeba, a po drugie, posuw zapewnia idealny docisk materiału do blatu i do przykładnic. Także słuchajcie, no, zabieramy się do pracy, wszystko jest gotowe. We'll be right back.
Fryzowanie mam już, słuchajcie, za sobą. Wyszło naprawdę świetnie, rewelacja. Wszystko jest idealnie spasowane. Nie ma żadnych uskoków. Wszystko jest idealnie równe. Naprawdę super. Tutaj całą największą robotę robi posuw, który każdą deskę dociska do blatu, przez co fryzowanie w każdej desce jest na tej samej wysokości. I mamy tutaj, słuchajcie, dzięki temu niesamowitą powtarzalność. Dlatego wszystko jest idealnie spasowane i nie ma żadnych uskoków. Jest po prostu bajka. Słuchajcie, ja biorę się teraz za klejenie. Wkładam wszystko w prasę. No i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Czas na podsumowanie frezów do połączeń klejonych. Efekt po sklejeniu, słuchajcie, jest naprawdę bardzo dobry. Nie ma żadnych nierówności, wszystko jest ładnie zlicowane, nie ma żadnych szczelin na łączeniach, nie ma nierówności. Ja nie mogę tutaj nawet na łączeniu zaczepić paznokciem. Jest naprawdę bardzo fajnie to połączone. Pomimo tego, że teoretycznie te połączenia nie są ekonomiczne, bo frez usuwa nam troszkę materiału. Ja uważam, że na desce, jeśli stracimy te minimum pół centymetra, to nie ma tragedii, a efekt naprawdę jest bardzo dobry i w ten sposób możemy znacznie przyspieszyć naszą pracę. Ze względu na to, że nie muszę już wkładać, powiedzmy, tych 40 cm, później łączyć jednej klejonki z drugą, tylko już sobie tworzę taki wymiar, jaki jest mi potrzebny. Oczywiście uzyskuję kąt 90 stopni ze względu na to, że frez tak jest ustawiony w stosunku do żeliwnego blatu frezarki. Bajka, naprawdę super. Jedyny, powiedzmy, minus tego połączenia
To jest widoczne to połączenie właśnie tutaj na samym nałączeniu desek. Nie wszędzie będzie się to nadawało, ale tam, gdzie powiedzmy będzie to ukryte albo nie będzie się rzucało w oczy, uważam, że naprawdę znacznie ten sposób przyspiesza pracę i jest efektywniejszy i te połączenia mamy zdecydowanie mocniejsze. Oczywiście bardzo ważna rzecz, inny efekt uzyskamy używając posuwu, jeszcze inny efekt uzyskamy używając docisku mocowanego do stołu przesuwnego frezarki, a jeszcze inny efekt uzyskamy przesuwając materiał ręcznie. Tu w tym wypadku, tak jak widzieliście, posuw dociskał każdy element z osobna tą samą siłą do żeliwnego blatu i do przykładnic aluminiowych, więc połączenia wyszły naprawdę identycznie, powtarzalność naprawdę bardzo duża. Efekt końcowy rewelacyjny. Myślę, że jeśli nie będzie miało dla mnie znaczenia to, czy te połączenia są widoczne z tej strony, to tych frezów będę używał i nie będę się bawił w kołkowania i klejenie 2 czy 3 razy, bo szkoda marnować czasu, jeśli jest naprawdę dobre rozwiązanie, które potrafi tamto rozwiązanie zastąpić. Tak się przyglądam w tym momencie, słuchajcie, i tak naprawdę szczerze, te połączenia praktycznie w ogóle nie rzucają się w oczy. One są tak dopasowane, że nie ma tutaj zbyt dużo nawet miejsca na to, żeby były jakieś ruchy. Są idealnie, jeden wczep wchodzi w gniazdo i no naprawdę świetnie to wygląda. Naprawdę polecam, bo efekty są naprawdę bardzo fajne. Myślę, że wyczerpałem już temat połączeń klejonych wieloczopowych. Wydaje mi się, że o frezach do połączeń klejonych powiedziałem wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, słuchajcie, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście proszę o łapki w górę, o subskrybowanie kanału. Ja Was zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!